Brawo ja! A pijemy Oatly. Napój owsiany, specjalnie Barista Edition. Specjalnie do kawy. Ja się zakochałam od pierwszego spróbowania i tak mi już zostało. Brawo, my w końcu od paru dni nam się udało wyjść z domu, kiedy jest jeszcze jasno. A my gdzie jedziemy? Do Szastel. Tak. Po co jedziemy? Co? Po co jedziemy? Nie wiem, mama. Na zakupy jedziemy. Na zakupy. Mama jedzie szukać czarnego materiału do szycia, nie? A mi zabawki. Zabawki? Jeszcze ci mało? Nie, myślę, że nie. Dużo zabawek dostaliście teraz na święta. A my właśnie wzięliśmy dwa na właśnie... Ale nie idź tyłem, bo na ulicę wejdziesz. Właśnie. Co? Nie, to pisz. Aha. A że dwa banany wziąłeś na drogę, tak? Tak, jeszcze piciu. Co jesteś? Wyścigówką. Wyścigówką? Tak. On zawsze tak biega, zawsze tak biega. Nie potrafi normalnie iść. Skąd oni tą energię biorą? Przysięg uśmiech. Pięknie. Jeden z moich ulubionych charity shops w Anglii, British Heart Foundation. Zawsze mają tu ładne rzeczy. A w tym sklepie kupiłam kilka bardzo ładnych rzeczy. Pięknie, po tym mokrym. No to Amadeusz, skakaj na tą ziemię. Dobra. Dobra, ready, steady, go! 16, 19 and 100. Wow, brawo. Ale to skaczesz, czy co? No, sklep zamkną. Sklep nam zamkną. Dobra, come on! Bye, bye, everyone! Jeden padł, a reszta wcina lody. Blam. Co, udane zakupy? Mhm, kupiliśmy sobie loda. No. A czerwony... Biały i zielony, ten jest. To smacznego. Dobre. Pa wszystkim. Amek. Jak dzisiaj pojechaliśmy na zakupy, to ja miałam swoją własną, specjalną misję. Mianowicie, zamierzałam kupić z drugiej ręki w charity shopach czarny materiał do szycia. Jakąś tam, wiecie, zasłonę, nie wiem, poszewki, po prostu czarną bawełnę. Albo coś w tym stylu. No i oczywiście nie znalazłam, nie było, nie kupiłam, ale kupiłam różne inne rzeczy. I zaraz Wam pokażę, co to jest. Pierwsza rzecz, to co mi się rzuciło w... oczy, to było w British Heart Foundation. To było coś takiego. Od razu stwierdziłam, że to kupię Tymonowi. Mi się to tak spodobało. Krzysiek był średnio do tego przekonany, ale mi się to spodobało bardzo, bo jest takie inne. Tutaj mamy takiego słonika.
I tutaj jest napisane Elephant Jungle Sanctuary, są tu jakieś strony internetowe podane, numery telefonów. I ja nie wiem, czy to nie jest jakaś fundacyjna koszulka. No wygląda to bardzo ładnie, myślę, że to nie będzie jakaś siara, żeby z tym chodził. Jak u Indianina. No wygląda bardzo jak taka właśnie indiańska, taka hippie, taka, no inna jest. No jest inna, jest bardzo ładna. Druga rzecz. No Krzysiek, zabije cię! Specjalnie to zrobił? Dobra, później go uduszę. Łaaa! Indianiu mi leci. Druga rzecz. To jest taka ramoneska. To jest ramoneska z firmy Mango. Ja ją kupiłam za 5 funtów, a wcześniej kosztowała 6,99. No jak na... Chociaż nie, to jest kurtka, więc cena jest dalej niska. I tutaj mamy taką skórkę, tutaj mamy taki jakby zamszyk. I ja już ją przymierzałam. Oj, bardzo dobrze mi się w niej będzie chodzić. Bałam się, że ten ściągacz mnie tu będzie denerwował, ale jak ja się zapięłam w tym, okazuje się, że nie. Tutaj ma taki pod szyjką. W środku ma podszewkę, która też sama w sobie grzeje. No i wygląda super. No jest to całkiem mój styl i nie zamierzałam jej kupować. Ja się w ogóle zastanawiałam nad tym, czy ją kupić w ogóle. Gdzieś tam przez szybę, bo Krzysiek z dzieciakami na zewnątrz stali, akurat jak ja w tym sklepie byłam. I to chyba był błąd. No, bo tam kupiłam parę rzeczy na raz, nie kontrolując się. Ale pokazałam mu przez szybę i się go pytałam takim pytalnym wzrokiem. Tak mu pokazywałam tą kurtkę, on tak... Więc myślę, to biorę, nie? No, no i sobie wzięłam, kupiłam sobie. O. No i myślę, że ona będzie długo ze mną. Kolejna rzecz. To jest taka zwykła, ala satynowa, tyle że ona jest poliestrowa. To jest 100% poliestru, więc jeszcze nie wiem, jak mi się będzie w tym chodzić, bo poliestry są też różne. I to jest takie z zamysłem, żeby mi to do wszystkiego pasowało, szczególnie pod marynarki, jakieś sweterki, to będzie fajnie wyglądać, do tego każda biżuteria mi tu będzie pasować. To jest taki golfik i go można dać tak, ale można go też tak wywinąć i mi się tak bardziej podoba. No co, zwykła bluzka na ramionczkach, tutaj ma dwa takie guziczki zapinane z tyłu. No i jest elegancja. Kolejna rzecz, którą jestem bardzo, ale to przebardzo zachwycona, to jest coś takiego. Aha, i ta. O, i ta na ramionczkach kosztowała 2,99, czyli 3 funty. Czyli całkiem spoko. Tutaj mamy taką. Taką narzutkę. Ja miałam podobną narzutkę, taką ala skórkową. I bardzo długo w niej chodziłam, ale ona się już w międzyczasie poprzecierała, już ta skórka zaczęła pękać. No to nie była prawdziwa skóra, zresztą ja unikam skóry. A tutaj mamy, i to dosłownie był identyczny krój. Właśnie też to się tutaj tak wszystko fajnie zwijało. I to jest taki bardzo cieniutki zamszyk, tyle że nie jest to prawdziwy zamsz. No a również tutaj poliester i elastan, ale jak to założyłam, to... Jest to bardzo przyjemne dla mojego ciała, fajnie grzeje i no jest piękne, no jest po prostu piękne, to jest tak mój styl, to jak zobaczyłam, ja nawet nie patrzyłam tak naprawdę ile to kosztuje, kosztowało 8 funtów, było przecenione na 6 funtów i ja jestem, ej słuchajcie, ja teraz dopiero zauważyłam, zobaczcie, to jest oryginalna metka. I to w oryginale, zobaczymy ile to w oryginale kosztowało. Nie napisali. A co jest nieużywane? To jest nieużywane. Już po raz kolejny trafiam na coś w sklepie second hand, gdzie ma jeszcze metkę ze sklepu. Więc super. I ostatnia rzecz. Jestem nią przezachwycona. To jest taka narzutka, to się wkłada przez głowę, jest takie, wiecie, i to jest, nie wiem, nie znam firmy, to widać, że było używane,
tutaj nawet coś długopisem jest napisane. To należało kiedyś chyba do jakiejś pani, która ma na imię Eve. Bardzo ładne imię. I to jest takie delikatniutkie. Ja to założyłam na próbę przed chwilą. Chodziłam w tym po domu przez jakieś 15 minut. I to jest, ja to miałam na tą bluzkę na ramionczkach. I mimo, że, no wiecie, zima jest i ogólnie człowiek się raczej cieplej ubiera nawet w domu, to jak ja to założyłam, to mi było tak cieplutko, przyjemnie, ale nie było mi duszno, gorąco, tylko po prostu przyjemnie mnie tak ogrzewało na tych ramionach. Tutaj fajnie tak sobie, wiecie, te frędzelki latały. No i bardzo mi się to podoba. Jestem bardzo zadowolona. Bardzo ładnie układa się na ramionach. Bardzo ładnie. No i te frędzelki się nie siepią. To jest jakiś taki materiał, to też jest poliestrowe. To jest jakiś taki materiał, który po prostu się nie siepie, nie strzępi, nic się z tym nie dzieje. Jak gdzieś znajdę taki materiał, to uszyję coś podobnego, może pokuszę się o jakieś ładne hafty. Po prostu będzie w sprzedaży, bo to jest bardzo łatwo uszyć, a efekt daje niesamowity. I to wiecie, to też do różnych stylów pasuje. No ja akurat uwielbiam styl rockowy, styl gotycki, bardzo mi się podoba i jak tylko coś się gdzieś zobaczę, to też bardzo chętnie to zakładam. I momentami jakieś właśnie elementy, wiecie, ziemi, nie wiem, hippie, takie rzeczy również się zdarzają, ale głównie rockowy styl, dlatego też to wszystko jest czarne i takie, wiecie, takie, staram się, żeby było fantazyjne. I teraz tak, jak już sobie pooglądaliśmy te wszystkie piękne rzeczy, to powiem Wam, dlaczego Wam to pokazałam i dlaczego w takich sklepach kupuję. Po pierwsze, nie przyczyniam się do produkcji nowych rzeczy, ponieważ te rzeczy już zostały raz uszyte, zostały raz kupione jako rzeczy nowe i po prostu dzięki temu producenci na mnie za dużo nie zarabiają. Dzięki temu nie popycham dalej tej takiej niezrównoważonej produkcji, bo niestety sieciówki to jest branża fast fashion. Tutaj chodzi tylko o to, żeby jak najwięcej naprodukować, jak najwięcej posprzedawać i jak najwięcej zarobić. Często kosztem ludzi, którzy to produkują, oraz kosztem zasobów naturalnych ziemi i wiele rzek wokół fabryk znanych sieciowych sklepów jest zanieczyszczonych. Tam po prostu są używane różne nieekologiczne farby, te rzeki są zabarwiane. Po prostu wiecie, odprowadzanie ścieków nie jest przeprowadzane w odpowiedni sposób. Ludzie tam szyją za grosze. Nie mówiąc już o tym, co się stało ileś tam lat temu w Bangladeszu. Dla tych, którzy nie wiedzą, po prostu zawaliła się fabryka, gdzie ci ludzie szyli. Dla jednej z bardzo dużych sieciówek, której nazwy tutaj nie będę przytaczać, bo kto chce, ten sobie znajdzie. Jest nawet cały dokument, chyba Świat bez fikcji, nakręcony, tam sobie można to obejrzeć. Kolejna sprawa to jest taka, że jest to chyba najbardziej ekologiczna właśnie forma kupowania rzeczy, no bo właśnie nie produkujemy od nowa. Kolejna rzecz, bardzo dla mnie ważna, te rzeczy będą prawdopodobnie mi służyć dłużej, ponieważ skoro już wytrzymały na kimś jakiś czas, no to na mnie też prawdopodobnie wytrzymają i już wiele więcej się na przykład nie zniszczą, bo ten swój chrzest bojowy przeszły przy tej pierwszej osobie, a nawet jeżeli się zniszczą, to mi nie będzie szkoda. Przynajmniej nie tak bardzo, jakby to było, wydała na to kupę kasy. Chociaż z drugiej strony, i to jest kolejna kwestia, dlaczego kupuję w takich sklepach, tam można znaleźć naprawdę takie perełki, takie rzeczy. No przecież takich rzeczy... a no nie wiem, no tych konkretnie nie widziałam. I jestem przekonana, że jak wyjdę w tym gdzieś, no to raczej osobę w czymś takim nie spotkam, identycznym. Więc czuję się
w takich rzeczach wyjątkowo, unikatowo, a niejednokrotnie można znaleźć nawet takie rzeczy, które zostały stworzone przez duże, domy mody, przez światowych projektantów po dużo niższych cenach. Wiadomo, że to wtedy 5 funtów nie będzie kosztować, ale na przykład może 20, a nie 200 albo 1000. Więc naprawdę warto szukać i mieć otwarte oczy w tej kwestii. No i co jeszcze? Może wy macie jakieś pomysły, to napiszcie w komentarzach. Wiem, że wiecie co, jak ja chodziłam do szkoły, to tu był wstyd kupować w takich sklepach, a teraz się o tym mówi i mówi się o tym z dumą. Ja o tym mówię z dumą. To, co mam tutaj na sobie, to niebieskie, to też było kupione w second handzie, ale w Polsce. Aha, już wiem, jaka to była zaleta kupowania. No przecież, pieniądze, to są tak tanie rzeczy. Są tak tanie rzeczy czasami. Ja dzisiaj za te wszystkie zakupy zapłaciłam 18 funtów. Aha, plus jeszcze to od Tymona. Zmieściłam się w dwóch dychach. Podczas gdy jedna rzecz z tych, to by było po dwie dychy każda pewnie. A ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Moneska. Tu jest niby taki zamsz, a tutaj jest taka skórka. I tu... I połamałam. I połamałam sobie wieszak. No i dobra.